serdecznie w kolejnym nowym odcinku. Dzisiaj z Weroniką po raz pierwszy na antenie. Z nami też Kamil, którego dzisiaj odwozimy do domu. I Kamil, dzisiaj no dosyć ładnie ci to szło. Które miałeś dzisiaj godziny, powiedz mi, jazd? Ósma godzina jazd. I co? Chyba całkiem w porządku wszystko idzie, co? W porządku idzie. Jasne, tylko jeszcze mamy małe problemy. Z placem manewrowym, ale spokojnie, plac manewrowy opanujemy, a dzisiaj dla Weroniki przygotowałem fajną trasę egzaminacyjną, także za chwilkę widzimy się w Dąbrowie Górniczej i zobaczymy, czy dzisiaj Weronika na swoich raz, dwa, trzy, piątych jazdach zda, czyli 1/3 kursu dzisiaj za nami. Widzimy się w Dąbrowie Górniczej, do zobaczenia. Witamy Was już teraz z Dąbrowy Górniczej. Dalej jeździmy z Weroniką, ale już bez Kamila. Kamil został już wysadzony pod biurem, także jesteśmy sami z Weroniką. Wjechaliśmy teraz na osiedle Marii Schulz. Zobaczymy, jak Weronika patrzy na znaki. Ja nic nie mówię. Na końcu Weronika w lewo. Na końcu w lewo. To nie jest koniec, Weronika. Tylko nie po ptakach. No, to nie moja wina, nie uderzenia. No i... Weronika, co tu mamy za znak? To nie było ustawiane, niestety. Weź to. No jak ty to zrobiłaś? Kurde, zobacz, co tu za znak. Weź, cofnij troszkę. Ja nie popatrzyłam. Serio, myślałem, że będzie taki fajny... No nie, no patrz, gdzie ja bym pomyślała? Gdzie ja bym... No właśnie, nie patrzysz, jest zobacz. Jest jednokierunkowa, tak? No super, a tam co mamy za znak? Znak gwiazdy. A tutaj za tymi krzakami, co prawda. Okay, mam pro... No ale widzisz? No ja widziałem. Jedynka, negatyw. Weź to wyłącz w ogóle. Nie, tego nie możemy wyłączyć, idziemy w prawo. Ale ty nawet tego nie dodałeś. Co? Nie dodawaj tego nawet. Ja cię zakatrupię naprawdę. Słuchaj, do końca i w lewo. Dzisiaj przygotowałem dla Weroniki tak naprawdę zawracania. Chcemy Wam pokazać zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury, tak, drogowej. No ale nie wiedziałem, że takie fajne kwiatki nam tutaj po drodze wjedą, więc super. Pamiętajcie o tej drodze. Na końcu jedziemy w lewo. Pamiętajcie, że tutaj na Marii Schulz właśnie w tym miejscu jest nakaz jazdy w prawo i nie można wjechać pod zakaz. Ale jak się nie ogląda między innymi wszystkich filmików, nie, na YouTubie, no to co robi się takie kwiatki. To się robi takie kwiatki. Dobra, widzimy się zaraz na zawracaniu. Ok, wyjeżdżamy z osiedla z dosyć dużą wtopą, no ale dobra. Człowiek na błędach się uczy, można tak powiedzieć. Patrzymy ładnie, prawo, lewo i pamiętaj, jak będzie pusto, to gazu ładnie. No, dodaj. Ja nie mam gazu tutaj u siebie, ale nie spiskam i opon. No ale... Doprawaj. Nie po liniach ciągłych, Weronika. Za mocno. Boże, to jest ciężka robota, serio mówię. Ostrożnie przez ten próg. Mercedesem już byś zahaczyła. Tak? No. Nie widziałaś, jaki jest wysoki? Tutaj kliówka, bo dzisiaj jeździmy, dla Waszej informacji, Renault Clio. Jak Ci się jeździ w ogóle tym samochodem? Dobrze. Fajnie? No. Tylko trzeba się przyzwyczaić do sprzęgiełka, bo jest taki bardzo miękkie, natomiast no, zawieszenie... Ale powiem szczerze, że w tym mi się jeździ najlepiej właśnie z tym, tak? Sprzęgłem, no. No, ale tutaj zawieszenie jest bardzo fajne, nie? Ten silnik też jest taki bardzo, bardzo dynamiczny. Co prawda to jest 1.0, ale na turbinie, więc jakby nie patrzeć na taki mały samochód, fajnie się to auto odpycha. Jedziemy prosto, dokładnie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ten filmik może być za jakiś czas. Patrz się w lewo, czekaj chwilkę. Sprzęgło do końca i stop. Ten filmik może być za niedługo nieaktualny, bo ta droga zmienia się. Gaz ładnie. Gaz. Wykorzystaj. I co przy wyjeżdżaniu? Dobra, nie tak dużo, spokojnie. I dwójeczka. Ten filmik może być za niedługo nieaktualny, bo widzieliście, że to skrzyżowanie jest bardzo tymczasowe, no ale na potrzeby filmu no, nie zmienimy tego. I teraz w prawo pojedziemy, Weronika, nie po ścieżkach rowerowych. Zobacz, tutaj mamy ścieżkę. Wiem, że ona jest słabo widoczna, ale nie wjeżdżamy na nią. Okej. Okay. Dobra, masz szczęście, że jest dwójka. Patrzcie na prawo. I teraz po lewej stronie zawrócimy tutaj, po lewej stronie, z wykorzystaniem infrastruktury. Czyli co musimy zrobić? Mów głośno, mów. Ja nie wiem. Aha, najlepiej wjechać w samochód, no. No nie da się tak. Już... Weronika, no, włączyłaś
Okej, okay. Na jakim biegu tutaj wjechałaś? No na dwójce. A na jakim byłoby lepiej? Na jedynce. Na jedynce. Mogłaś się zatrzymać wcześniej albo zwolnić? Mogłaś, nie? A ty wjechałaś w chaosie, wiesz? Mogłaś powolutku to zrobić, dobra? Czyli tak, kierunkowskaz, okej. Okay. W tym kierunku oczywiście, w którym jedziesz. W tym przypadku jechaliśmy oczywiście w lewo, więc... czekaj, wyłączymy. Nie da się wyłączyć tego. Włączasz lewy kierunkowskaz, mm-hmm. tak? Skręcasz w lewo, możesz to zrobić śmiało na jedynce, nawet okay, lepiej to okay. zrobić na jedynce i na pół sprzęgle delikatnie sobie wjeżdżasz okay. w tą infrastrukturę. Dobra. I teraz co powinniśmy zrobić, żeby zawrócić? Nadać wsteczny. No. Kierunkowskaz. No. Nie. Tylko nie kręć jeszcze, bo masz krawężnik obok. Wyjeżdżając, patrzymy się prawo-lewo i kręcimy. No właśnie. O, i to było super zawracanie Weroniki. Na czwórkę z plusem. Może być? Może czy naciągana być. To chyba czwórka nie, z plusem. Nie, jedziemy. Jest. Nie, nie, naciągana. Lewy kierunkowskaz teraz, bo też zmieniasz lewy. Nie prawy. Lewy. Odbijasz do lewej, wiesz? I teraz w prawo pojedziemy. Dobra, czyli zobaczcie, to było zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury. Gaz. To było zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, troszkę bardziej do lewej teraz, nie po ścieżkach. Wjazd przodem, wyjazd tyłem z lewej strony. Oczywiście może ten wjazd być też z prawej strony, albo możemy to zrobić też tyłem. I za chwilkę sobie zawrócimy właśnie w ten sposób tyłem, czyli wjazd będzie po prawej stronie, dobra? A zawrócimy sobie po prostu tyłem, przy lewej i teraz na rondzie pojedziemy w lewo. Woda nam się... Okej. Okay. Na rondzie jedziemy w lewo, już obserwuj. Mów co robisz, jak chcesz. Mogę jechać. No jak możesz jechać, jak jedzie samochód? No gdzie to chciałaś jechać? No. Uważaj. Bądź w gotowości i gazu ładnie, gaz. Uważaj na prawą stronę, dobra. Trzymaj to półsprzęgło, teraz ładnie ruszyłaś. Super, jedziemy w lewo. Tutaj już mogła być dwójka, nie? Wiem, że to jest czasami kłopotliwe i teraz w lewo sobie tutaj pojedziemy. W lewo, na lewej. Dobra. Wiem, że to jest czasami kłopotliwe. Żeby zaraz po ruszeniu wrzucić tą dwójeczkę, ale śmiało warto coś takiego zrobić, żeby nie przejeżdżać całego ronda na jedynce, wiesz? I teraz tak, po prawej stronie będzie zawracanie, będzie wjazd inaczej i wykorzystamy sobie go do zawrócenia, ale tyłem. Ok? To jest łatwiejsze jeszcze niż przodem tak naprawdę. Czyli zajedź za ten wjazd jeszcze, troszkę bliżej prawej może być. Okay, teraz lekko do lewej, nie po krawężnikach. Tu się zatrzymaj oczywiście. Co musimy zrobić? Wstecznie. Tak? Kierunkowskaz. Kręcimy w prawo i jedziemy. No. Trzymaj to prawo, trzymaj. Ładnie się wychylaj. Dobrze, patrz na krawężnik. Dobrze, jeszcze. Jeszcze troszkę. Sprzęgło, stop. Okej. Okay. I co teraz? Prawy kierunkowskaz. Który? Jedyneczka. Lewy. Lewy kierunkowskaz jedyneczka. Bo się przesłyszałem chyba. No chyba tak. O właśnie. I powolutku sprzęgło. I teraz do wyjazdu i pojedziemy w prawo. Okej? Okay? I tu pamiętaj, że to nie jest już droga jednokierunkowa, tylko oczywiście dwu, no bo tu przed chwilą wjeżdżałaś. Czyli tutaj były częste błędy. Gdzie osoby skręcały w lewo też do lewej krawędzi, prawda? Jak nie było jeszcze namalowanej tej linii ciągłej. Czyli tutaj omiń teraz ten obszar wyłączony z ruchu. Dobrze. Patrz się w lewo, może się uda bez zatrzymywania. Patrz się. Jedziemy, wykorzystaj. I prawy kierunkowskaz. I do prawej. O właśnie, dobrze. I w prawo, tak jak znaki. Prawo, kierunkowskaz. Patrz się w lewo. O, mogę właśnie. Jechać. Zobacz, jak tutaj dużo rzeczy trzeba zrobić naraz, co? Uważaj na panią. Sprzęgło do końca.
10 rzeczy na raz to już nie, dużo, nie? No, ale fajnie idzie. Jedziemy. No dobrze, no co? Dobrze. Przeszła, dobrze. Więc moi drodzy, tak, zobaczcie, mamy zawracanie, tak? Zawracanie z wykorzystaniem właśnie infrastruktury. Najczęściej pojawia się to zawracanie co pierwsze, czyli wjazd przodem, wyjazd tyłem. To tyłem, które teraz zrobiliśmy, jak najbardziej też się może pojawić, no, ale to w zależności od po prostu danego miejsca, tak? I potrzeb. Więc co najważniejsze, możecie się oczywiście zatrzymać przed, chociaż lepiej, żeby to zrobić płynnie. Włączcie kierunkowskaz, to jest najważniejsze i śmiało można to zrobić na jedynce. Tyle. I później przy wyjeżdżaniu przeciwny kierunkowskaz, do którego wcześniej jechałaś, bo to jest zawracanie, pamiętaj. No i rozglądanie się, patrzenie się prawo, lewo. Jeżeli te wskazówki Wam pomogły i podobał Wam się dzisiejszy krótki odcinek z małymi wtopami od Weroniki, oczywiście zapraszam do polajkowania filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć. Eee. Hej. Prosto.